Siema widzowie, witam sztywno git. Takie dzisiaj przywitanie, bo jest sztywno git, a będzie jeszcze bardziej git, jeżeli zostawiłbyś tu lajka, subskrypcję czy napisał komentarz. A właśnie a propos komentarzy, ostatnio ktoś mi napisał, że powinienem więcej przeklinać, więc specjalnie dla niego znalazłem przekleństwa i wulgaryzmy mało znane, więc na samym starcie zaczniemy dzisiaj tak odcinek. Bajzel mama, blać, bździna, chędozyć. No i jeszcze od siebie tutaj chciałbym dodać chuj, pizda, jebać, pierdolić i kurwa. I tym akcentem, myślę, że bardzo niespodziewanym, zaczynamy dzisiejszy odcinek. Kontynuujemy sobie całą tą misję z poprzedniego odcinka, a w poprzednim odcinku gadaliśmy sobie z Martą i spróbowaliśmy Martę oraz naszego Luca. I dzisiaj dalej będziemy próbować. Jesteśmy tutaj przewodnikiem, kurwa, miłości, jak ten gościu, jak on się nazywał, Amor? Nie wiem, ten co strzałami zadupcał w dupę i innych z miłości, coś takiego było chyba, nie? Więc dzisiaj będziemy takim przewodnikiem, będziemy łączyć w parę Luta i Martę. Mam nadzieję, że się uda, a żeby to zrobić, muszę się dowiedzieć, jak jej zaimponować. Wiktor i Bastian znają się jak najlepiej, znają ją najlepiej, może będą w stanie mi pomóc. Czy będą? Właśnie się teraz przekonamy i tym akcentem porozmawiamy, tym akcentem zaczynamy odcinek. I porozmawiajmy sobie na samym początku, myślę, tutaj z karczmarzem Bastianem. Wiesz, jak zaimponować kobiecie? Oczywiście, że wiem. Za młodu wiele się za mną uganiało. I w czym tkwił twój sekret? W wytworzeniu odpowiedniej atmosfery. Ciepłe słówka, muzyka, odpowiednia strawa i co najważniejsze, urokliwe miejsce. No to taki jest właśnie plan. Mnóstwo! Ale myślę, że najodpowiedniejsza będzie tutejsza winnica. Jej sady są szczególnie piękne o tej porze roku. Jeśli myślisz o schadzce, to sugerowałbym spróbować właśnie tam. Przyznaj się, któraś z lokalnych dziewuch ci się spodobała? Chodzi o Martę? Widziałem, jak latasz do niej tam i z powrotem z Bastian. Przejrzałeś mnie. Wiedziałem. Dobrze, Marvin, to będzie nasza mała tajemnica. Nic jej nie powiem. Możesz być spokojny. Czy muzyka naprawdę jest konieczna? Nie, ale nie osiągniesz bez niej oczekiwanego efektu. Kobiety uwielbiają muzyków. Najlepiej byłoby, gdybyś sam dla niej zagrał. O, i do tego zaśpiewał. Obawiam się, że nie jestem w tym najlepszy. O ile nie kraczesz jak ścierwojad, powinna docenić twoje starania. Jeśli faktycznie jesteś taki kiepski, jak twierdzisz, to wynajmij profesjonalistę. Gdzie szukać muzyków? Ja wiem, gdzie jeden się znajdował. W karczmach. Nie widzę tu żadnych. A, muzycy, dobra. Tutaj rzadko się zapuszczają. W portowej karczmie grają co wieczór. Tam spróbuj. A jest tam w kurwę tych muzyków. Jest jeszcze taka dziewczyna. Faktycznie, zapomniałem w ogóle o nich. Chyba Karin? Znajdziesz ją gdzieś na ustroniu żeglarza. No i to są przydatne informacje, bo przez chwilę myślałem, że ten gościu, co napierdalał na lutni i śpiewał coś, którego pogoniliśmy, to może on by nam zaśpiewał, ale później przypomniało mi się, że no niestety spierdolił nam, bo był pod presją zginięcia, więc ratował swoje życie. Więc niestety z nim już pewnie takiej okazji na porozmawianie by nie było. Mówiłeś o winie. Które twoim zdaniem byłoby najlepsze? Możesz kupić coś ode mnie, ale jeśli naprawdę ci na niej zależy, to nie powinieneś oszczędzać. Najlepsze wino dostaniesz w winnicy, a skoro i tak się tam wybierasz, to upieczesz dwie pieczenie na jednym ogniu. Pogadaj ze starym Liamem. Przypuszczam, że ma coś specjalnego na tego typu okazje. Ujujuj, to będzie długa misja. Kulinarnie ciężko będzie jej zaimponować, dlatego musisz postawić na sprawdzone rozwiązania. Owoce zawsze działają, wierz mi. Tak się składa, że mam ich tutaj trochę. Mógłbym ci przygotować piękny kosz piknikowy. Co ty na to? I to w bardzo niskiej cenie. Dawaj ten kosz. 25 sztuk złota. Niech będzie. Wróć do mnie przed spotkaniem z ukochaną. wszystko przygotuję. Dobra. Aktualizacji trochę się tutaj wpisało nam do dziennika. Mnie spotkanie wymaga odpowiedniego trunku. Mogę kupić coś u Bastiana, ale znacznie lepsze wino powinien mieć stary Liam. Skoro i tak wyruszam do winnicy, nie zaszkodzi sprawdzić, czy nie mam czegoś wyjątkowego. Tyle informacji powinno wystarczyć. Pozostało mi wszystko zorganizować. Kupiłem kosz piknikowy od Bastiana, mam nadzieję, że się nada. Wrócę do niego, gdy wszystko będzie przygotowane. Kurwa, ile zachodu. Jak leci? Czasem myślę o wyrwaniu się stąd. Chciałbym zobaczyć świat, albo przynajmniej zwiedzić tę wyspę. Życie jest za krótkie, żeby spędzić je na czyszczeniu kufli i szorowaniu podłogi. Okej, ale ty mi coś kurwa miałeś pomóc w tego. W poznaniu Marty, halo. Jeśli Marta nie ma wybaczyć, Bastian polecił mi muzyków. Tak, tylko ja, Wiktor i Bastian znałem ją najlepiej, może... No dobra, ten chyba już Bastian tyle powiedział, że... nie ma co gadać z Wiktorem, tak? Dobra. I tak musimy się udać do miasta, więc do tego miasta Dzida biegniemy. W ogóle mam Dzidę na plecach. Biegniemy do miasta, idziemy wynająć muzyków i przy okazji jeszcze może zdać tak zwany raport. Miasto Archolos i Gildia Kupiecka. Idziemy zdać raport, powiedzieć mu, że organizujemy taką tutaj... taką sprawę, no właśnie dlatego tutaj nie mam kobiety. 25 sztuk złota za owoce, a przestań. Ale to nie ty jesteś, wypierdalaj panie obywatelu. Pojebało mi się, Luc. Hej. Udało ci się coś ruszyć w tej kwestii? Oddałem jej złoto, ale nie zmienia to faktu, że nie chcę cię znać. Tak jak mówiłem, samo złoto nie załatwi tematu. Bastian polecił mi sad w okolicy Wielkiej Winnicy. Twierdzi, że to najpiękniejsze miejsce na całej wyspie. Stwierdził również, że nie ma co próbować zaimponować Marcie kulinarnie. Sama jest zbyt dobra w tych sprawach. Zwykły kosz z owocami i dobre wino powinny wystarczyć, by była zadowolona. To bardzo dobry pomysł. Muzyków znajdę albo w karczmie Helgi, albo w ustroniu żeglarza, gdzie przebywa niejaka Karin. Wolałbym, żeby baba nie pchała się w tę sprawę. Jeszcze Marta pomyśli, że to moja nowa kobieta. Ale dobra, najpierw trzeba to wszystko zorganizować. Poradzisz sobie? No pomogę. Potrzebuję trochę czasu. W takim razie do dzieła. Wiesz, gdzie mnie szukać? Zamówiłem jedzenie u Bastiana. Mam je odebrać przed samą schadzką. Świetnie, tylko o tym nie zapomnij. Słono mnie to kosztowało, więc nie mam zamiaru. Rozumiem. Spokojnie, rozliczymy się, gdy będzie po wszystkim. Nie no, ale że ja ci wszystko kurwa organizować muszę, bo ty nie umiesz. Dobra, czyli on mówił, że nie chce mieć laski, bo się może tamta pomylić. Nie pomyśli, że to jakaś nowa... Nowa kobieta. Więc przydałoby się iść do karczmy Helgi. Tam sobie takich owych tutaj muzyków wynająć. Tak też zrobimy, ale nie zamierzam tam podupcać tak wolno jak podupcamy teraz. Dlatego jakaś poteczka, myślę, na speeda by się przydała. 10 minut może nie, ale... O kurwa, nie ten przycisk. Mądra decyzja. Ale 4 myślę na spokojnie wystarczą. Dzida do karczmy Helgi. W międzyczasie czy coś ciekawego powiem, dzięki, że tak licznie oglądacie serię, no oczywiście, że muszę podziękować. Bez dużo wyświetleń, więc pozdrawiam serdecznie. Widzę, że z 4000 osób widziało Rewinda, więc jeżeli nie widziałeś, to możesz tam wpaść. No i właściwie tyle z takich informacji, które warto jest zawsze przypomnieć. Nie wiem skąd tam tyle wyświetleń na tym Rewindzie, ale dzięki. Znaczy wiem, że część z grupy oczywiście, Gimpera. Ale duża część po prostu nie jest z grupy Gimpera, tylko okazało się, że nikt nie zrobił rewinda w tym roku i byłem pierwszy. Chociaż ktoś tam jeszcze teraz rzucił jakiś trailer, widziałem jakieś kaszanka albo coś takiego. O, jesteśmy, dość szybko poszło. Jakieś informacje? Szukam córki Nadine. Wiesz coś o jej zaginięciu? Tak, słyszałam o tej sprawie. Smutna historia. Nadine była tu kilka razy, wypytywała wszystkich w karczmie, czy wiedzą coś na ten temat. Normalnie bym ją przegoniła, ale współczuję tej kobiecie. Stracić jedyne dziecko. To musi być koszmar. Powiem ci tyle. Jeśli ta dziewczyna byłaby w mieście, to z pewnością bym coś o tym wiedziała. Wydaje mi się, że szukanie jej tak po omacku, po całej wyspie, nie ma większego sensu. Skoro i tak szukasz porywaczy swojego brata, to może natrafisz na jej trop podczas swojego śledztwa. Może nawet już natrafiłem. Kastrapate dziewki zobaczmy, czy masz jakieś przypisy. Mam wrażenie, że nie dokończyłem wątku, które miałem powiedzieć. Ale już nie pamiętam, co miałem powiedzieć. To jest chujowe. Myślałem, że to jest ten ryba w tym. Ryba z jakimś kurwa zębatym zielem albo coś takiego. Ale była fest dużo warta i dawała nam życie na stałe. Ale chyba nie to. Dobra, informacji nie potrzebuję. Potrzebuję tak kurwa muzykantów. Potrzebuję kogoś, kto zagra dla pary zakochanych. Wybacz, nie jestem zainteresowany. Co? Dlaczego? Cichej mgle. Myślę, że muzycy nie będą chcieli ze mną współpracować. Może lepiej poszukać Karin, o którym wspomniał Bastian. No chyba nie mamy kurwa wyboru. Grać dla dwóch osób? Moja muzyka. Aha, no to ależ masz tłumy kurwa, no. No szefie. Ziemia, gleba kurwa trochę. Trochę na ziemię. Dobra, to poszukamy tej Kariny. Tylko gdzie ta Karina się znajdowała? Karinę. Wspomniał Bastian o Karinie, tylko czy ja mam tu zapisane? To na pewno mam. Trunek z tego zbadał mi oprawę muzyczną. Bastian polecił mi muzykantów z karczmy Helgi lub niejaką Karin. Podobno znajdę ją w ustroniu żeglarza. Tylko znaleźć ustronie żeglarza. No nie pierdol, że ustronie żeglarza nie jest w mieście. Jo ci kręcę. Ale mamy potkę, biegniemy szybko. Siup kurwa. Wiem jak się tam dostać jak najprędzej. Musimy iść tutaj na plażę i tutaj na plaży znajduje się przewoźnik, który pewnie nas tam zawiezie do tego ustronia żeglarza. Więc w sumie spoko chyba wyjdzie. Fajne są te potki. Najbardziej mnie albo dobra, tą tablicę później obadamy. Najbardziej mnie wkurwia, że tutaj strasznie się biega wolno w tej grze. Faktycznie jak chcesz z tego miejsca do tam przebiec, to zajmuje trochę czasu bez potki. No z potką jest to 2 razy szybciej, ale potki też sporo kosztują niestety, po 90 golda. Witam serdecznie, panie przewoźniku. Do ustronia żeglarza bym się chciał wybrać. Ustronie żeglarza. Minus 10 golda, mam nadzieję, że mi tutaj odpłaci pitongiem. I szukamy kogo? Szukamy jakiejś laseczki, która nazywa się Karin. Coś kojarzę, ale gdzie ona się znajdowała, to nie mam zielonego pojęcia. Karin. A, bo my mamy w ogóle tą akrobację, kurwa. To tak faktycznie jest chyba też szybciej 7 razy, jak ja tak będę biegać. O, to jest ona, nie? Tak. Nauczyłabyś mnie grania na lutni. A, co? To zależy. Od czego? Od tego, czy się ze mną napijesz i zabawisz mnie ciekawą rozmową. Nie rozumiem. Przynieś wpierw coś do picia. Mam ochotę na coś mocnego. Najlepiej domowy bimberek. Może trochę bimbru, ale ostrzegam, jest cholernie mocny. Dawaj. O cholera, ale pali. Dobrze, powiedz mi, jak się właściwie nazywasz? Jestem Marvin. Powiedz mi, Marvin. Wypomniało mi się imię naszego bohatera z poprzedniego odcinka. Czemu chcę grać na lutni? Bo tak mi wpisali, kurwa, w tej szkole. Zawsze o tym marzyłem. Dobrze, 50 sztuk złota. W jeden dzień nie zrobię z ciebie wędrownego barda, ale jednego utworu może uda mi się ciebie nauczyć. No dobra. Proszę, twoje złoto. W takim razie zaczynamy. No, nie było tak źle. Jeśli skupisz się na zadaniu, to powinieneś sobie poradzić. Jest bardzo źle? Znawcom na pewno nie zaimponujesz. Bardzo śmieszne. Dam ci radę. Gdy zaczniesz grać, przestań zwracać uwagę na wszystkich wokół. Spróbuj poczuć rytm, harmonię. Nie pozwól, by cokolwiek cię rozpraszało. Tak sobie myślę. Mógłbym cię prosić, żebyś zaśpiewała za mnie? Czemu nie? Przy okazji zobaczę, czy rzeczywiście się czegoś nauczyłeś. Niech będzie. Z tym sobie jeszcze jakoś w miarę radzę. Dobrze, to gdzie ta schadzka? Jeszcze nie znalazłem odpowiedniego miejsca. Zostanę tu jeszcze przez jakiś czas. Jak tylko dowiesz się gdzie i kiedy, to od razu... Nie, no jak? No nie... Jak nie znalazłem odpowiedniego miejsca? Tylko znajdę odpowiednie miejsce? Kurwa, ile zachodu tu jest? Halo, no znalazłem. Dori. W jakiejś kurwa winnicy chyba. Dobra, zadupcamy chyba z powrotem do miasta, tak? Czy nie, no w teorii to powinniśmy iść do winnicy w ogóle, tak? Tylko w której winnicy to ma się w ogóle znajdować? Miłe spotkanie wymaga odpowiedniego trunku. Mogę kupić coś u Bastiana, ale znacznie lepsze wino powinien mieć stary Liam. Skoro i tak wyruszam do winnicy, nie zaszkodzi sprawdzić, czy nie ma czegoś wyjątkowego. Stary Liam, czyli to będzie winnica... Winnica... Która? Valerio, czyli 7. O kurwa, jak daleko. Ja tu znajdę jakiegoś przewodnika, co tu będzie stać. Mam takie wrażenie, że nie znajdę, więc wolałbym się chyba... Mogę się tu cofnąć? Ktoś mnie tu zawiezie, kurwa? Jest tu przewodnik jakiś? Przewoźnik? Cokolwiek, kurwa? Harold? Pomożesz kumplowi staremu? To też ci pomógł? Nie no, na sprzedaż są aż, no nie interesuje mnie aż tak to bardzo. Muszę już iść. Pomyślnych wiatrów, ja bym chciał pomyślnych kurwa statków, żeby szybciej popłynąć do miasta. A to wiatrów to też może. Do wiatrów i statków chciałbym jednocześnie. Dobra, no to chyba nie mamy wyboru oprócz zadupcać tam z buta. To jest daleka droga, więc chyba myślę, że powinienem... W takim wypadku po prostu zatrzymać nagrywanie i widzimy się jak będziemy na miejscu. Spotkało mnie jakieś randomowe spotkanie, więc otrzymuję tutaj nagrywanko. A że jesteśmy koksami, to my pomożemy ziomkowi. Czy będzie jakaś rozmowa? Będzie. Jeżeli się nie mylę, to drugie zwierzę to orkowy pies. Przecież to samo. Przecież mają inne ubarwienie. Już tak się nie wymądrzaj. Weź tą leczniczą miksturę. W lesie pewnie jest jeszcze sporo wargów. I orkowych psów. Okej, dostałem darmowy ekstrakt leczniczy za pomoc. Myślałem, że będzie coś ciekawszego. Idę chyba na farmę, zobaczyć co jest na farmie. Poekspię sobie ze zwierząt, jakie tu się znajdują. Zabiję sobie tutaj kurwa te wielkie modliszki, chociaż to są modliszki wojownicze. Ale ja mam dobrą zbroję teraz i zajebisty łuk, więc chyba powinienem sobie w miarę poradzić sprawnie z tym. Widzimy się w każdym razie, jak będę pewnie przy tej winnicy albo coś takiego. I... O, ja, żeby nie padł, no. Te głowy trzeba pozbierać. To jest osobna głowa, czy nie? Nie, to jest głowa polnego pełzacza. No tak, idę na farmę, bo chyba wydaje mi się, że tam się znajdował ziomuś, co nos podwiezie. Więc tam idę, a widzimy się jak już będę na tej pewnie przy tej winnicy, albo znajdziemy coś ciekawego, to wam jeszcze otrzymy. Dobra, dosłownie minęło chyba z 30 sekund. Podróżowanie tak jest kurwa takie proste. Klikasz i jesteś na miejscu, zajebiste, aż żałuję, że wcześniej zjadłem tych jagód. Bo musiałem zadupcać normalnie tak, przecież to... Czekajcie, robimy test. Tam od drzewa, ile minie. Uwaga, zaczynamy na 18:30, mały test. Szybko, tik. Do drzewa idziemy. Zajęło to... Uwaga, 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 uwaga. 6 sekund. I teraz na 40 tam pójdziemy. No 3 sekundy. Więc nawet 2-3 sekundy, więc no jest tak zwany improve? No w sensie ulepszyliśmy się. Jest to giga OP, tak, robacja. Musimy porozmawiać sobie nie z Penisem Denisem, tylko ze starym Liamem. Nieźle sobie radzi. Ale może ma coś ciekawego do nauki. Czy ja ci wyglądam na kogoś, kto... Chociaż... W sumie... A to już chyba z nim gadaliśmy. Ucz mnie, pokaż. Nie no, siła to nie chce. Pogadajmy z tym starym Liamem, on musi mieć dla nas wino przygotowane. Tylko gdzie się znajduje stary Liam? Gdzieś tutaj powinien być, przynajmniej zawsze był. A w ogóle jak tam nasze wino? Myślicie, że już jest nasze winko? Czerwony Czechow, czy nie? Czy wino jest nie, pewnie nie. Kurwa, szkoda. Jakieś towarsy, konfitura, makowiec. Nie no, widzę, że nic nie ma ciekawego. Goblinich jagód też nie masz, to to raczej nic od ciebie nie chcę. Idziemy szukać tego starego Liama. A to jesteś ty, Witam serdecznie. Mam do ciebie sprawę. Miałbyś coś przeciwko, gdybym zorganizował piknik w waszym sadzie? Chłopcze, mam tu wiele obowiązków i problemów do rozwiązania. To naprawdę nie najlepszy czas na tego typu zabawy. Ja ci pomogę i wtedy piknik pizniemy. Nie mogę się zgodzić. Szczególnie teraz, gdy winnica przestała być bezpieczna. Co się dzieje? W dolince, za tym wielkim budynkiem, pojawiło się stado zębaczy. Nawet gdybym chciał pozwolić ci na organizowanie takich schadzek, to pewnie i tak skończyłbyś w ich brzuchach. Jestem członkiem Araxos. Zębacz to dla nas żaden... No nie wiem, Uważaj, żeby pycha nie pozbawiła cię życia. Ta paskudna cecha zgubiła już wielu najemników. W sumie, może faktycznie dałbyś sobie radę. Dobra, jeśli pozbędziesz się tych przeklętych bestii, to wrócimy do tematu pikniku. No i dogadani. Powinienem wiedzieć coś więcej o tych zębaczach? Ekspertem nie jestem, ale myślę, że mają swojego przywódcę. To znacznie większy i silniejszy osobnik. Radziłbym ci rozprawić się z nim osobno. Zębacze w grupie są cholernie niebezpieczne, ale jeśli ten zaatakuje razem z nimi, to pewnie nie będziecie nawet jak pochować. Jakieś sugestie co do jego wywabienia? Przywódca zawsze je pierwszy. Mniejsze osobniki żywią się tym, co te bydle zostawi po sobie. Może połakomi się na mięso? Tylko musiałoby go być całkiem sporo, żeby bestia w ogóle się zainteresowała. Dzięki za rady. Zobaczymy, co z tego będzie. Dobra, także aktualizacja misji. Ja po pierwsze to ja w ogóle życie nie mam, więc idziemy się kimnąć. To skakanie jest takie zajebiste, jednocześnie pewnie strasznie kretyńsko wygląda na odcinku. Ale no, co mam zrobić, jak jest kurwa turbo OP. Mamy te zębacze, ja chyba wiem, gdzie te zębacze się znajdują, bo ja chyba je w ogóle widziałem wcześniej. Zróbmy save'a, bo dawno chyba nie robiłem. Cyk, na gigakoksie. Dawaj, save'uj się, giereczko. I lecimy, trzeba wpierdolić zębaczom. Opis misji najpierw przeczytajmy. Liam nie pozwoli mi na piknik w sadzie, dopóki nie pozbędę się stada zębarzy zagrażającego winnicy. Przestrzegł mnie, abym walczył z ich przywódcą osobno, więc trzeba go jakoś wywabić. Tuzin kawałków mięsa powinien wystarczyć. No dobra, ale a gdzie te zębacze? Bo my chcemy chyba piknik tu zorganizować, ale tu nie widzę, żeby tu było jakieś stado zębaczy. Wydaje mi się, że to jest tu prosto i po lewej stronie. Natomiast gorzej jak to nie jest tu i po lewej stronie. A tak mi się wydaje. No ale to co to mają te zębacze? Wykorzystujesz mnie, stary dziadzie. Jak ja tam chcę piknie, jak ty tutaj stado zębaczy. I co mnie to obchodzi, kurwa, że tu jest jakieś stado zębaczy jebanych. O, niedźwiedź. No dobra, niedźwiedź już nie stanowi, kurwa, zagrożenia dla mnie. A zawsze to fajna skórka, a zawsze to w kurwę golda. Najbardziej to musiał miód. A że ten niedźwiedź nie dropi miodu. Miód, że chce zrobić te goblinie jagody i zajebisty miecz, który będzie walił za 100 HP. Tam właśnie widziałem wcześniej, bo my tu kiedyś byliśmy i widziałem te zębacze właśnie. Tylko, czy je... A jest, jakiś jebany wielki zębacz. Dobra informacja jest taka, że pewnie w kurwę dostaniemy golda za sprzedanie jego skóry, jeżeli będziemy sprzedawać u Friedle. Zła informacja jest niestety... O, zła niestety informacja jest taka, że pewnie jest w kurwę donki-tonki. To chyba ofiara zębaczy spróbuje użyć tego ciała, by zwalić przywódcę. Może trochę dodatkowego mięsa podziała. Okej, czyli mam tu wpierdolić mięso. Tylko jakie? Surowe mięso niedźwiedzia nie ma takiej szansy. To mięso szczura. Tuzin to ile to jest? Dobra, powiedzmy, że 40. Nie zależy mi na tym mięsie. W cichej mgle i mam nadzieję, że odzyskam to mięso. Chyba go słyszę, muszę uważać. Idzie. Zróbmy z 15 save'ów. Ile to jest tuzin, kurwa? Zawsze zapomnę, w gierce też był tu, w Gothicu 2 mieliśmy przydzielić na samym początku tuzin jakiś skór i ni chuja nie pamiętam. Przerośnięty zębacz. O kurwa, to jest jakiś dinozaur jebany. Jeszcze czerwone oczy ma, ale na szczęście jestem w chuj dobry w strzelanie. I co to była za skóra? No i nie zdążyłem zobaczyć. Ile golda za to dostanę? Pokaż, pokaż szybko, golda. Golda, golda. Co to jest za skóra? Skóra starego topielca, to nie. Przerośniętego zębacza, gdzie to jest? Jest. A, 120. Wyjątkowe trofeum, na pewno można je sprzedać za dobrą cenę. Okej, okay. Mam nadzieję, że mięso odzyskam ze zwłok. Odzyskam. Sejwujemy jeszcze raz. No nie był to najcięższy przeciwnik, zresztą zbroja. A, w ogóle ja nie ulepszyłem tej zbroi. To też warto o tym pamiętać, bo to zawsze plus 7 do wszystkiego jest. Więc akurat w miarę worth. Będę musiał pamiętać, żeby jak będziemy w mieście, to od razu przy okazji ulepszyć to. Zabijmy te 3 zębacze, bo czemu nie? Serio, myślałem, że zębacze są jakieś kurwa giga przekoksy. Ale widzę, że były giga przekoksy. Pamiętam, jak zębacze mnie dojeżdżały na strzała. Transakcje ze zwiadem jakiś, proszę. Geros chce, bym upewnił się... A, bezpieczna trasa. W okolicy tunelu aż roi się od potworów. Powinienem się ich pozbyć. O, przy okazji, kurwa, 2 misje naraz? Zajebiście, że poszedłem dalej. Jednak moja ciekawość doprowadza mnie często do kozackich efektów. Gierce, w której mogę zapisać 7 razy. W rzeczywistości już to trochę inaczej wygląda, ale przynajmniej w gierce zajebiście nam idzie. O, goblinie jagody, cyk, no i elegancko. A nie mam kilo, naprawdę nie mam kilo. No jak nie mam kilofa, no jak czym kurwa, kilofem? Jak to nie mam kilofa? No nie pierdol, no przecież miałem kilofy. No i dupa. Nie wydobędę sobie żelaza. Dobra, zapisywałem przed chwilą, nie będę co 5 sekund zapisywać. Co tu jest? Olbrzymi szczur. Czy to jakieś boby? Olbrzymi szczur. Ja tu muszę drogę oczyścić, chłopie. Dla szefa jakiegoś. Pozbyć się potworów. Przez ten tunel, którym ten chłop chce iść. No nie jest to kurwa najlepszy wybór, mi się wydaje. Ale oj, martwe. Nic tu nie ma. Ale jak o, niedźwiedź. Witam serdecznie. Wszystko, transakcja ze zwiadem. Droga została oczyszczona elegancko. Niczego tu nie znajdę. O, jest tu kapliczka, ja nie wiem co to jest za... Gdzie my jesteśmy, kurwa? A wiecie! A to tutaj jest! To fajna droga na skróty nawet w ogóle. Zobaczmy, czy dwie rzeczy chciałbym sprawdzić. Pierwsza rzecz to jest taka, czy drzewo się... Nie, już zużyłem to drzewo. Chciałem zobaczyć, czy ono się jakby odnowiło po czasie. Ale to akurat drzewo się nie odnowiło po czasie. I jedna jeszcze rzecz, którą muszę sprawdzić, bo mnie rozniesie, to jest to, czy jak się zapłacę posągowi i się pomodlę, o, zwiększy moje punkty trawień. Nadal nie mam zielonego pojęcia, czym są jebane punkty trawień. Czy ja dzięki punktów trafień, bo punkty trafień to ogólnie było chyba życie w Gothicu 2. To może oni tego nie zmienili. Bo jak kliknę sobie by... To punkty życia się nazywają punkty życia, ale chyba w Gothicu się nazywały punkty trafień. Tak mi się wydaje, że w ogóle mamy 600 tego, golda. 600 kurwa życia, 660. Pozbyłem się wszystkich zagrożeń z okolicy tunelu prowadzącego do Wielkiej Winnicy. W tym celu muszę sprawdzić dwie drogi, które tam prowadzą. Jedna w starych tunele niedaleko południowej bramy, a drugą... Jednącą przez zrujnowany wąwóz na południe od miasta. Zrujnowany wąwóz na południe od miasta. Północ, południe. Ty. No to wróćmy tamtędy i oczyszczmy tu po prostu miejsce, żeby wykonać 2 misje naraz. To już rozumiem, gdzie to jest. To jest ta droga, która będzie tutaj, tam, prosto i w lewo. Tak też dojdziemy do tej winnicy, więc gituwa. No kurwa, złożę żelaza nie mogę wydobyć, bo nie mam kilofa, kumasz? Będzie trzeba tutaj zaopatrzyć. O! No Adam mały został wykonany, ale na szczęście nic się nie stało. W ogóle też jak mam fajną akrobatykę, to mi się wydaje, że skoki nam za bardzo nic nie robią, nawet jak upadniemy z dużej wysokości. To też jest zajebiste. Wtedy robimy, chłopie, kurwa, Bruce. No nie no, chyba sobie żartujesz. Bruce'a Lee odpierdalamy i wskakujemy, gościu, i nic nam się nie dzieje. Mam wędkę, czy tu jest coś do wyda... Nie no, zaraz mnie coś rozkurwi. Ty, masz dwie wędki na ziemi, a nie, to są jakieś strzały. Nie, co to jest? Nie, wędka, ale nie mogę podnieść. Fake wędka. Idziemy oczyścić tam... Poczekajcie. Dobra widzowie, wracamy na ścieżkę, kurwa, wyczyścić ścieżkę do winnicy. Przy okazji wyczyścimy tutaj jakieś... W ogóle tyle jest, kurwa, tych polnych bestii, a my je cyk, cyk, na hitka. A tam widzę, ktoś się bije i chce mi pomóc. No nie musisz, kolega, akurat z tym sobie poradzę. Furiel jakiś jebany. Polna bestia. To dobrze, że otrzymałem, bo w sumie przez chwilę się zastanawiałem, czy otrzymać ten odcinek, bo to w sumie... Zaczekaj. Ale jest tu jakaś akcja. O. Dla mnie? Tak mi się zdaje. Bo ty jesteś Marvin, prawda? Tak, to jestem Marvin. Tak, to ja jestem Marvin. Zatem podpisz mi się na tym papierze. A to paczka dla ciebie. Tajemniczy skórzany mieszek. No nie wiem, czy to do mnie. No niby tak, bo Marvin to raczej tak. W środku podzwania kilka monet. Ale to nie jest jedyna zawartość mieszka. Otwórz. Skręty tytoniu otrzymałem. Na chuj mi skręty tytoniu. Dobra, myślę, że w ogóle tą ścieżkę chyba jednak samemu sobie przejdę. Bo tu pewnie będzie dużo potworów, jakichś turbo niesamowitych pewnie nie będzie. Nie będą pewnie turbo niesamowite kurwa okazy. Raczej to będą zwykłe potworki, które będę musiał wyczyścić. Z tym się zajmę i dojdę sobie tam na chillku solo i pozabiję sobie te wszystkie potwory, chociaż... No nie idzie to długo, ale to zaoszczędzę te 30 sekund, to jeszcze może dokończymy w tym odcinku tą misję, więc widzimy się dosłownie za chwilkę. Oj widzowie, coś czuję, że zaraz zacznie się tutaj akcja, ponieważ podchodzę do tego słupa, który tutaj, nie wiem, trzyma to wejście chyba, tak? No tak mi się wydaje, że jakby jest to jakaś palisada, która zatrzymuje te wielkie kamienie przed zawaleniem się. Jest tu jakiś sznur i Marvin mówi, po co ktoś przywiązał sznur i to jeszcze taki gruby. No i tutaj otrzymuję odcinek, jeszcze możemy zbadać kamienie. Wyglądają, jakby ktoś specjalnie je tu zakopał. I to niedawno. No i tutaj się dzieje jakaś chyba akcja, czy coś takiego. Widzę, że są tu dwie rzeczy do zbadania. No idziemy dalej, zobaczymy chyba. Mamy tutaj za zadanie, jest jakiś X, kurwa, coś tu się dzieje. Chyba niedobrego. Pokaż. Zbadaj X, zbadaj znak. Ktoś wyraźnie oznaczył to miejsce. No co ty nie powiesz, Marvin, naprawdę? Zbadaj tarczę. Po co ktoś tu je położył? Transakcja ze zwiadem, zbadałem obie drogi. Się wydałem, w okolicach zrujnowanego wąwozu znalazłem kilka dziwnych przedmiotów. Będę musiał o nich powiedzieć Gerosowi. Przejścia wydają się pozornie bezpieczne, ale niepokoją mnie te rzeczy znalezione przy wąwozie. Pora zdać raport Gerosowi. No proszę, czyli był to jakiś zamach, kurwa, chyba planowany. Chodź tu, chrząszczu. Ja już nie będę zatrzymywać, tak szczerze, bo my jesteśmy przy winnicy już. Właściwie to już jesteśmy na terenach winnicy, więc... idziemy zdać raport. Stary Liam, słuchaj. Fajnie, to tak sprawnie idzie, jak ja sobie tak kurwa skaczę, jak zajączek. Jeśli chodzi o te zębacze... Pozbyłeś się ich? Nie będą już sprawiać problemów. A co z przywódcą? Miałeś rację, cholernie ciężki przeciwnik. Mam jego łeb jako trofeum, gdybyś chciał dowodów. Nie, twoje słowo mi wystarczy. Nie chcę oglądać takiego paskudztwa. Mieliśmy umowę. Tak, to prawda. Sad jest do twojej dyspozycji. A wino? Mam nadzieję, że będziecie się dobrze bawić. W tym wieku trzeba korzystać z życia, bo na starość będziesz żałował każdej Niewykorzystanej okazji na relaks. Dawaj wino mnie. Potrzebuję specjalnego wina. Specjalnego? Nasze wino jest najlepsze w całej Mertanie. Nie wiem, co masz na myśli, mówiąc specjalne. Takie, które zasmakuje kobiecie. A, takie buty. Dla kobiety najlepsze by było jakieś bardzo słodkie. No dla mnie też, żeby bardzo słodkie wina. Specjalizujemy. Czyli nie będziesz miał czegoś takiego? Muszę się chwilę zastanowić. Kupiłem kiedyś od wędrownego kupca wino, które pochodziło spoza archipelagu. Może by się nadało. Ile za nie chcesz? Nie, nie sprzedam ci go, ale możesz na nie zapracować. Zapracować? Winogrona same się nie zbiorą, a my i tak mamy wystarczająco duże opóźnienia. Zbieraczom przyda się każda para rąk. Liam jest mnie tak wkurwiał. Ile zdołasz? Popracuj parę godzin, a obiecuję, że znajdę dla ciebie butelkę. Liam zasugerował, że kobiety uwielbiają bardzo słodkie wino. Obiecał mi oddać butelkę, jeśli popracuję trochę przy zbiorze winogron. Może prościej będzie po prostu kupić wino od Bastiana. Nie, no dobra, no kurwa, wydaje się to siekiera winem. O, Denis. No dobra, no to pozbierajmy to wino. Nie wiem, czy ja was... A, Sisko. No dobra, elegancko. No fajnie, świetny, że ta gra mi to skipnęła. Kocham cię, gro. Uwielbiam was, twórcy, kurwa. Jeżeli ktoś to ogląda, kto robił tą grę, to jesteście wspaniali. Praca, praca i po pracy. Muszę przyznać, że poszło ci lepiej niż się spodziewałem. W międzyczasie znalazłem dla ciebie tę butelkę. Ledwie napoczętą. Tak jak mówiłem, wino słodziutkie jak miód. Powinno spodobać się twojej wybrance. Nie no, ja to wszystko załatwiam komuś innemu. Nie no, kurwa. Praca przy zbieraniu winogron jest cięższa niż mi się wydawało. W każdym razie Liam dotrzymał słowa i dał mi obiecaną butelkę słodkiego wina. Miejsce jest, butla jest, w sensie wino jest. Czego nie mamy? Organizacja pikniku jest. Coś jeszcze? Wydaje mi się, że to wszystko. Wymaga odpowiedniego trunku. Mamy. Odpowiednią oprawę muzyczną. A, odpowiednia oprawa muzyczna jeszcze. Dobra, czyli musimy wrócić na wybrzeże, jak to się nazywa, ta miejscowa u stronie żeglarza. Nie, raczej niestety kupiec mnie tam nie zabierze. Zabierz mnie do ustronie żeglarza? No nie, ale możesz mnie do farmy Bermara, tam jest dość blisko, prawda? Prawda. Więc żeby ten odcinek też nie trwał 400 minut, ja wam tutaj zatrzymuję odcinek i widzimy się na ustronie żeglarza. Dobra widzowie, więc jesteśmy na miejscu, nie będę kłamać, że jeżeli ja podróżuję tak jak widzicie teraz, to ta podróż trwa w sumie z 30 sekund, ale dobra, no oszczędzone, chcę, żeby ta misja dotarła do końca, a nigdy nie wiadomo, co się wydarzy, musimy jej przekazać informację, gdzie znajduje się miejsce. Załatwiłem miejsce, to sad przy Wielkiej Winnicy, w sadzie przy Dużej Winnicy, wiesz gdzie to jest? Pewnie, to jedno z najładniejszych miejsc na całej wyspie. Będę potrzebował trochę czasu, nim dopnę wszystko na ostatni guzik. Spokojnie. Poczekam na ciebie na miejscu. No i wszystko. I teraz musimy wrócić do miasta. Kurwa, że my to wszystko organizujemy. A tutaj jest jakiś przewoźnik, bo mnie szlak trafi. Nie, tu nie mów, że tu nie mam przewoźnika. Ja na tą farmę Bermara muszę wracać, bo mnie szlak trafi. Chyba tak. Chyba muszę wracać na farmę Bermara, z farmy Bermara do przewoźnika i przewoz z farmy Bermara przewoźnikiem do miasta, a później z miasta właściwie nie wiem, czy nam skipnie tą drogę, czy ja będę musiał z nim iść, nie wiem co się wydarzy, dlatego zważywszy, że już 40 minut odcinka zatrzymię wam to, bo chciałbym dokończyć tę misję w dzisiejszym odcinku. Widzimy się na farmie Bermara. Dobra widzowie, znajdujemy się przy mieście, a skoro znajdujemy się przy mieście i tutaj zrobiłem szybką podróż tym wozem Gildii Kupieckiej, to możemy przy okazji oddać misję. którą wykonaliśmy, czyli oczyściliśmy obie te drogi i musimy przekazać informację naszemu ziomkowi, którego tutaj nie ma, a zawsze był. Ale to jest pewnie powodowane tym, że po prostu kurwa śpi, więc my też się kimniemy. Lorenzo! Co się dzieje? I nam nic Lorenzo nie masz więcej do przekazania. Śpimy do poranka, to się on się, ten chłop się nazywał chyba Otmar, o ile dobrze kojarzę. Myszka nie działa. Nie działa myszka. O, działa. Otmar, o ile dobrze kojarzę, się nazywa, tylko oddamy na, fastem tą misję i wracamy do robienia tej dzisiejszej głównej misji. Otmar? Nie, to jest ten drugi, Geros. Sprawdziłem obie drogi. W okolicy tunelu znalazłem niedźwiedzia i parę szczurów. Wszystkiego się pozbyłem, więc przejście jest bezpieczne. Bardziej niepokoję się o przejście w zawalonym wąwozie. Znalazłem tam kilka nietypowych przedmiotów. Linę przywiązaną do jednej z belek, dziwnie ułożone kamienie w krzakach, dwie tarcze i wyraźnie oznaczone miejsce za kamieniem, które mógłby służyć za osłonę. Faktycznie, nietypowe połączenie. Zabrałeś je stamtąd? Nie, niczego nie ruszałem. To dobrze. Ernesto będzie miał ochronę? Nie zamawiał jej. Pytanie, czy zmieni zdanie, jeśli opiszemy mu to, co znalazłeś. No i czy to na pewno dobry pomysł, żeby się dowiedział. Nasze usługi powinny nie zostawiać żadnych wątpliwości i oszczędzać problemów współpracownikom, a nie dokładać im pytań. Cholera. Zanim cokolwiek zdecydujemy, musimy dokładnie zbadać sprawę. Na początek zorientujmy się, czy ktoś podejrzany nie kręci się przy Ernesto. Umówię cię z nim. Razem z Karamonem pójdziecie do karczmy Gerstanda. Tam musisz zadbać, by Ernesto głośno powiedział o swoich planach. Skoro te podejrzane rzeczy były przy wąwozie, to niech powie, że pójdzie tunelem w górze. Tylko przekonaj go do tego dyskretnie. Gildia nie może się zbłaśnić. Karamon zajmie się w tym czasie obserwacją gości. Jeśli któryś zacznie się dziwnie zachowywać, to dyskretnie za nim pójdźcie. Najlepiej, jeśli obaj będziecie w cywilu. Nie chcemy wystraszyć naszego podejrzanego. Zrozumiałeś? Myślę, że tak. To idź po Karamona, a potem do Gerstanda. Bądźcie czujni. Dobra, myślałem, że misja zostanie wykonana, nie do końca została wykonana. Ty jeszcze masz... A potrenować to nie chcę. Nagrodę za upolowaną bestię. A w sumie to chcę potrenować. Daj mi zręczność +1, tak? Szybka matma, zręczność +1. A, bo nie, ty mnie nie nauczysz w sensie zręczności, jak nie będę gigakoksem. Ty jak będę prawie gigakoksem, a ty jak jestem bobem mnie uczysz. Więc od siebie chciałbym. Zręczność +1, cyk. Dlaczego +1? Bo to nam da równo 91 zręczności, a 9 wyciągniemy z goblinich jagód. Taktycznie? Pewnie, że taktycznie. Ale skupiamy się dzisiaj na tym wątku, który prowadzimy od samego początku, czyli jesteśmy dzisiaj kurwa kukoldem i musimy załatwiać naszemu innemu ziomkowi. Tadek. Hey, jeśli chodzi o te sprawy z Martą... Ale dostaniemy za to siano. W tej kwestii? Oddałem jej złoto, ale nie zmienia to faktu, że nie chcę cię znać. Tak jak mówiłem, Bastian polecił mi sad w okolicy Wielkiej Winnicy. Twierdzi, że to najpiękniejsze miejsce na całej wyspie. Stwierdził również, że nie ma co próbować zaimponować. To zgadaliśmy, pomijam. Zamówiłem jedzenie u Bastiana. Świetnie, tylko o tym nie zapomnij. No. Słono mnie to kosztowało, więc nie mam zamiaru. Rozumiem. Spokojnie, rozliczymy się, gdy będzie po wszystkim. Gadałem ze starym Liamem. Mam pozwolenie na organizację spotkania. Były jakieś problemy? Nie chcesz wiedzieć. Jak wolisz. W każdym razie dobrze się spisałeś. Stary Liam dał mi butelkę bardzo słodkiego wina. Marta powinna być zachwycona. Może rzeczywiście lepiej, żeby spróbowała czegoś nowego. Poza tym kobiety lubią słodycz. Rozmawiałem z muzykami. Nie pomogą. Cholera, może uda ci się znaleźć kogoś innego? Pracuję nad tym. No ja jestem. Spotkałem niejaką Karin. Nauczyła mnie grać na lutni. Nie czuję się na siłach, by dla was zaśpiewać, ale Karin zgodziła się zrobić to za mnie. Kobieta? Z tego jeszcze będą problemy. Zmienisz zdanie, jak usłyszysz jej głos. No dobrze, niech tak będzie. Wszystko załatwione. Wspaniale. Niestety w całym tym planie pozostawiliśmy jedną dziurę. To znaczy? Musimy przekonać Martę, żeby przyszła. Dobrze, zostaw to mnie. Chyba wiem, jak ją przekonać. Wspaniale! Spotkajmy się o zachodzie słońca w sadzie. Oszukaz. A. Udaj się do Marty. Czy mamy tu jakieś sprawy do ogarnięcia? Nie. Musimy bezpośrednio do Silbach, czyli udaj się do Marty. Będzie bardzo fajną opcją. Że oni nam dali taką opcję i oni nam to skracają, że my nie musimy zadupcać. To jest kurwa przepiękne. Uwielbiam tą grę. Przygotowałeś, Bastian? Przyszedłem odebrać koszyk z jedzeniem. A tak? Wszystko przygotowałem, trzymaj. Dzisiaj wielki dzień, co? Powodzenia! Sadek. Ale mam nadzieję, że kurwa było warto. Pitong. Pitong. Najważniejszy pitong. To znowu ja. To znowu ja. Dość tego! Wzywam straż! Poczekaj. Luc zorganizował coś wielkiego. Tylko dla ciebie. Musisz to zobaczyć. Nic nie muszę i nic nie zobaczę. Odejdź ode mnie, bo nie ręczę za siebie. Sianem? 200 sztuk złota? To jest chyba ważna decyzja, kurwa. Może sakiewka rozwiąże... Dość? Posłuchaj, do cholery. Nie no, nie będę 200 golda płacił. Nie da spokoju ani mnie, ani tobie. Chyba że się z tobą zobaczy. Chcesz mieć spokój? To idź spotkać się z nim i miejmy to już za sobą. Zaczynam was mieć powyżej uszu. Przestań się na mnie drzeć! Dobrze, jeśli to ma sprawić, że więcej nie zobaczę waszych durnych twarzy, pójdę na to wasze durne spotkanie. Sad obok wielkiej winnicy. Zachód słońca. Zrozumiałaś, czy mam ci to zapisać? Dobrze, już idę. Co za gbur. Żegnam. Dobra, żart się odebrałem, tak? Odebrałem, na pewno, na pewno. On mi to dał? Nie, nie widziałem, czy... No nie mam takiej opcji, więc zgaduję, że mam to w feku po prostu. Marta, Marta! Co nowego? Nic, jak to w Silbach. No to widzisz, no to będziesz miała okazję ruszyć do miasta, no. My idziemy, no już myślałem, że nie ma kurwa karawany. Idziemy do końca. Koniec, mam nadzieję, nas zabierze tam, gdzie chce. Zabierze winnicę i zakończymy, mam nadzieję, dzisiejszą misję. Witam serdecznie. Wszystko gotowe, panowie? Wszystko gotowe? Witam, witam. Jest gituwa, jest o zachodzie słońca też miało być chyba, tak? Czy ja muszę się kimnąć do zachodu słońca? Luz? Ej, ty. Jestem. Możemy zaczynać? Prawie. Odebrałeś kosz z jedzeniem? Jest. Tak, smacznego. Już się bałem, że o tym zapomnisz. Dobra, Marta już idzie, zaczynaj grać. Powiem Karin, że musimy zaczynać. Dobra, dobra, gramy. Gotowa do występu? To ty debiutujesz, Marvin. Liczę, że nie zjecie trema. Nie ma sensu tego odwlekać. Jestem dobry. Znaczy dobry, w sensie... No nieźle mi idą. Szczęście początkującego. To ja tam na tej ludzi. Uwierz lub nie, sam ino wie, jak kruchy jest sen, co osamotnił mnie. Jak na debiut, poszło ci całkiem nieźle. Szkoda tylko, że publiczność była tak mała. To twoja zasługa. Taki głos jest w stanie poruszyć nawet serce Marty. Każda kobieta ma jakąś czułą strunę. Gdzie się teraz udasz? Z powrotem do moich uroczych rybaków. Wiesz, jakoś się z nimi zżyłam. Traktują mnie dobrze i co najważniejsze, nie żałują monet. Dziękuję. Do zobaczenia. Zaczekaj, Marvin, czemu ty to wszystko robisz? Podjąłeś się jakiegoś szaleńczego zadania dla człowieka, którego ledwo znasz. Bo chcę zarobić, proste. No. Nie, jest tu coś więcej. Mój brat zaginął jakiś czas temu. Nie mam pojęcia, czy jeszcze żyje. Z każdym dniem mam coraz mniej nadziei na zobaczenie go kiedyś w jednym kawałku. Może biorę takie zlecenia, aby zapomnieć o swojej bezradności w tych poszukiwaniach. Urocze. Mam nadzieję, że jeszcze się spotkamy. No dobra. Widzimy się teraz, Karin. Chwila. Piękny lasek. No chyba nie wyjdzie. Dobra, idziemy zobaczyć, czy im wyszło. Wyszło. Hej, szanowna publiczności, życzymy miłego wieczoru, ale na nas już czas. Marvin, spotkaj się jutro ze mną przy karczmie w Silbach. Mamy do pogadania. Dobra. A Marta coś jeszcze do powiedzenia? Nie. To idziemy jeszcze szybko do Silbach. Mówiłem. A zobaczcie, jakbym nie zaoszczędził wam tej drogi do tych dróg, które podróżowaliśmy, to no moglibyśmy, mogłaby misja nie styknąć. A tak idealnie się udało czasowo to ograć. Jesteśmy przy karczmie w Silbach, ale coś nie widzę. Jest tu Luc, słuchaj. Jak poszło? I jak tam, Luc? Udało się? Czy się udało? Chłopie, ja cię ozłocę. No. Nie dość, że Marta mi wybaczyła, to jeszcze do siebie wróciliśmy. Jestem taki szczęśliwy. I to wszystko dzięki tobie. Proszę, to dla ciebie. O kurwa. Co to? Miecz z magicznej rudy. Tylko nieliczni dostąpili zaszczytu dzierżenia takiego oręża. Co teraz zamierzasz? Muszę tu siedzieć, dopóki nie przypłynie królewski wysłannik. Z nim wrócę na kontynent i kto wie, może wezmę Martę ze sobą. Wojna wojną, ale nie chcę nas narażać na kolejną tak długą rozłąkę. A twoje zadanie? Wykonane. Miałem tylko zapowiedzieć wizytę przedstawicieli królestwa. Teraz mogę się obżerać kuchnią Marty. Muszę już iść. Może jeszcze się spotkamy. Z pewnością. Aha, Marta chciała z tobą rozmawiać. Zajrzyj do niej. Dobra. Pokaż ten miecz, co dostaliśmy. Miecz z magicznej rudy. No jest potrzebna niestety siła. Jest to zajebisty mieczyk. Ale jest potrzebna siła. W każdym razie myślę, że sprzedamy go za dogodną cenę. Ile na przykład Bastian byś zaproponował za taki miecz? 270 golda, no. Nie jest to jakieś turbo dużo. Ale zawsze to 300 w kieszeni. Chciałaś mnie widzieć? Oj, 2500 doświadczenia. Chciałam cię przeprosić i podziękować. Czy ja się właśnie przesłyszałem? Dajże spokój. Odejście Luca frustrowało mnie latami. Teraz wreszcie mam to za sobą. I kto wie, może uda mi się ponownie mu zaufać. Luc opowiedział mi, jaka była twoja rola w tym wszystkim. Chciałam cię wynagrodzić. O. Moja matka nauczyła mnie przepisu na ten gulasz. Dzięki niemu ojciec miał siłę cieniostwora. Znając twoją kuchnię, na pewno nie pożałuję. Dziękuję jeszcze raz. Zajrzyj do nas za jakiś czas. No dobra. W cichej mgle. Misja została zakończona. Pokaż jeszcze, co ten przypisik tutaj robi. Zgaduję, że skoro miał siłę cieniostwora, to nie uwierzycie, daje nam siłę. Pokaż. Rozumiem. A nie, od nowa punktów trafień tylko. Repka pieprzu, winogrona, dowolne mięso, dowolne warzywa. Ale to fajne, bo dowolne rzeczy są zajebiste. Będziemy pewnie mogli tego zajebiście nagotować. Plus no... Trochę tego jednak HP jednak regeneruje. 180. Raczej te potrawy wszystkie, które ja gotowałem do tej pory, no takiego HP regena chyba nie miały, co? Tutaj ile daje? 75, 85, także ten gularzyk myślę 65, myślę, że gularzyk będzie kurwa... Siądzie! Z kimś jeszcze tutaj mogę porozmawiać? Chyba nie. Z Lucem się już pożegnaliśmy. No to tak samo jak pożegnaliśmy się z Lucem, tak samo widzowie, żegnam się z wami, widzimy się jutrzejszego dnia, odcinki są 2 razy dziennie zazwyczaj, no chyba że jest sytuacja kryzysowa. W następnych odcinkach pewnie zbadamy te drogi, no i w końcu jak nam się skończą misje na, tutaj w Archolos, to udamy się na te bagna. Nie chce mi się tam wracać, o wiele lepiej jakoś mi się tutaj misja robi. Bo mam wrażenie, że na tych bagnach znajdziemy brata, albo przynajmniej jakiś tam wątek z bratem i te misje się naspamią jak pojebane. Tyle widzowie, zostawcie lajka, no, na sam koniec. Komentarz, suba, wpadnijcie na Twitcha, dajcie obserwajkę, Instagrama dajcie obserwajkę. No i tyle widzowie, do zobaczenia, fajny odcinek, podobał mi się. Trzymajcie się, bo nara. Sztywno i git, pamiętajcie.